Hej besties, tutaj Lila i Werka i witamy Was w kolejnym odcinku naszego wspaniałego podcastu Besties. To już 6. odcinek. Oczywiście, jeżeli macie więcej historii, więcej dylematów czy pytań, wysyłajcie je do nas na adres ask@yourbesties.com. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, mamy kilka naprawdę mocnych historii. Jedna jest tak mocna, że ostatnio musiałam ją chociaż troszeczkę przeczytać. Tak? Byłam tak ciekawa. O nie, nie. My się czekałyśmy z tą historią i bo właśnie znalazłyśmy ją po tytule i mówimy, nie, dobra, to musi być osobny odcinek, czekamy jeszcze z nią. I zachowałyśmy na dzisiaj i dzisiaj przeczytamy ją całą. I co? No nie mogę się doczekać. Mamy nadzieję, że nowy rok fajnie się dla Was rozpoczął, że działacie ze swoimi postanowieniami. Ja mam w swojej głowie coś takiego, że chcę mniej oglądać takiego syfu. Mówiłam ci o tym, że nie chcę oglądać żadnych dram, żadnych gali, żadnych kanałów komentarii, które komentują dramy, jakieś takie negatywne rzeczy. O Jezu, rzeczy. To jest najgorsze, bo czasem się wkręcisz. Czasem nawet razem siedzimy i po prostu sobie zamiast... Wkręcisz się w ten syf i oglądasz zamiast oglądać coś, co realnie cię inspiruje i nakręca do działania. Tak. To oglądasz i karmisz się po prostu jakimiś dramami. To jest totalnie bez sensu, nie róbcie tego. Skupiacie się tylko i wyłącznie na sobie i na działaniach dla siebie, a nie karmcie się negatywną energią, bo to jest wam w życiu totalnie niepotrzebne. Tak, i ja mam teraz coś takiego, że próbuję przeprogramować mojego TikToka i za każdym razem, jak mi się pojawi coś, jakieś takie właśnie dramy czy jakaś patologia, to klikam cały czas, nie interesuje mnie. To jest dobre, no. I po prostu zaraz chodzę i klikam i czekam, aż będę miała piękny feed estetyczny, jakieś sprzątanie, jakieś ćwiczenia, zrobienie make-upy, fajne, piękne dziewczyny i... No nie wiem. Ja często tak mam, że tłumaczę sobie to moje siedzenie na TikToku tym, że szukam inspiracji. A jest często ale tak, nic się że... nie inspiruje tam w tym TikToku, no. Że oglądam po prostu jakieś gówno, które nie jest totalnie inspirujące, tylko wręcz przeciwnie, oglądasz po prostu głupoty. Mhm. Więc zdecydowanie w tym roku chcę oglądać i słuchać tylko rzeczy, które po prostu wprawiają mnie w dobry nastrój. Wiesz, że słucham i... Po przesłuchaniu albo w trakcie jestem chociaż... szczęśliwa. Mam nadzieję, że my jesteśmy czymś takim dla was. Do Multiego mam sentyment. Do Multiego mam sentyment. Kocham tak, ale Multi jest śmieszny i Multi jest pozytywny. Tak. Ale właśnie mam nadzieję, że mamy nadzieję, że my tak samo działamy na was, że sobie sprzątacie albo robicie trening, malujecie się, jedziecie gdzieś do szkoły, do pracy, nieważne. Umilamy wam ten czas. I że umilamy wam czas. I nie przekazujemy wam negatywnej energii, bo na pewno tego byśmy nie chciały. No i co? Zaczynamy od naszej pierwszej historii. Hej dziewczyny, spodobało mi się to, w jaki sposób prowadzicie swoje podcasty. Więc postanowiłam zwierzyć się z mojego problemu. Nie wiem, co zrobić. Problem dotyczy mojego związku, a raczej byłego związku. Zerwałam z nim już dwa razy. Dwa razy? To jaki to problem jest? Zerwać trzeci. Natomiast nie ma między nami złej krwi i często on do mnie pisze, albo ja do niego, co znów doprowadziło do tego, że mam cholerny mętlik w głowie. No nie dziwię się, bo tak jak powtarzałyśmy, trzeba czasu, nie można się od razu przyjaźnić z byłym. Będziemy to powtarzać do śmierci. I znowu takie wracanie po prostu do tej samej rzeki bagna. Głównie chodzi o to, że mój były chłopak nie chce pracować i nie chce zdawać prawka. Tłumaczy się tym, że mieszkamy w małym mieście, dlatego bardzo ciężko jest znaleźć pracę i że szuka jej ciągle, ale bez skutku. Jestem pewna, że kłamie, bo sama ciągle widzę ogłoszenia, że różne firmy poszukują pracowników. To już nie chodzi o to, po prostu widzę, że jemu się nie chce. Chcesz być osobą, która cię inspiruje, która cię podnosi może trochę, wiesz, dla której chcesz ty być lepsza. Tak. Jakby mój facet nie pracował, nie zarabiał, no to... Czym macie inspirować? No właśnie, jakby... I dlaczego mi miałoby się wtedy chcieć? Wiesz, o co chodzi? Po prostu... Nie napędzacie się wzajemnie. Dlaczego to miałoby tak wyglądać? No... Dla mnie ambicja jest bardzo ważna. Bardzo. Nie mogłabym być z osobą, która nie ma żadnych planów na przyszłość, nie chce mu się nic robić. Tak. I tak tylko wegetuje. No... Spotykałam się z takim facetem. Oczywiście. Który nie pracował. Brał pieniądze od rodziców po prostu. Studiował coś tam, ale to nie wiem, chodził dwa razy w tygodniu może na zajęcia. Okay. Są jakieś takie studia, że
Dla zabicia czasu po prostu, bo mu pewnie starzy kazali. Bardziej luźne, no. No i... Znaczy, ja rozumiem, że w dzisiejszych czasach też jest bardzo ciężko pewnie znaleźć pracę. Jakby rozumiemy to doskonale, ale tutaj chodzi już o same chęci, bo no ja z tej wiadomości wnioskuję, że on nie miał żadnych nawet chęci i... Myślę, że może wydaje mi się, że jakąkolwiek pracę znaleźć, jeżeli jesteś normalną osobą, zaradną, to wydaje mi się, że nie jest aż tak ciężko. Wiadomo, że mówię tutaj o jakiejkolwiek pracy, nie wiem, w sklepie czy na Uberze, czy coś takiego, żeby po prostu zarobić czymś jakoś się te zająć pieniądze. I zarobić pieniądze. Na pewno jest ciężej znaleźć jakąś fajniejszą pracę. Wydaje mi się, że bardzo dużo młodych ludzi chce po prostu od początku już tą zajebistą pracę, no wiadomo. No tak, no. I chcesz od początku już zajebiście też zarabiać. No, tym bardziej jak na przykład jest wychowany w jakiejś bogatszej rodzinie i dostaje pieniądze od rodziców właśnie i nie chce mu się wspinać po tych szczeblach kariery, tylko on chce od razu, wiesz, jak rodzice, mieć pełno hajsu, no. A to tak niestety nie działa. Czasem trzeba po prostu małymi kroczkami zacząć od jakiejkolwiek pracy, która przyniesie ci jakiekolwiek dochody, które możesz na przykład sobie zainwestować w siebie, w jakieś kursy, szkołę, cokolwiek. Żeby pójść sobie dalej. No? Tak, żeby pójść sobie po prostu dalej i robić to, na co masz ochotę w życiu. Jaka była twoja pierwsza praca? Taka pierwsza? Pierwsza, no. Byłam kelnerką na Narodowym, ale to była taka praca dorywcza, że ja byłam jeszcze wtedy w szkole, wtedy były wakacje i chyba byłam ze 3 dni tą kelnerką, coś takiego. I jeszcze 3. dnia nie wypłacili mi hajsu do tej pory. Złodzieja. Serio? Ale to była hardkorowa robota. Później druga moja praca. Dokończę moją drugą pracę. Pracowałam w call center na słuchawce. O nie! To było tak traumatyczne. To było tak traumatyczne przeżycie. Ja pamiętam do tej pory, jak uczyłam się jeszcze rozmawiać z tymi klientami, bo sprzedawałam wtedy jakieś ubezpieczenia, chyba, z tego co pamiętam. I miałam słuchawki. Na jednej słuchawce rozmawiałam z klientem, a na drugiej mówił do mnie mój szef, który siedział obok. Co ja mam mówić? Ja myślałam, że tam zwariuję. Miałam wtedy 16 lat. Okropne to było. Pamiętam, że pracowało się wtedy chyba jakoś po 8 godzin i myślałam, że całe 2 miesiące będę tam pracować i sobie zarobię hajsik. Niestety wytrzymałam tylko 2 tygodnie. No, nie dałam rady. Praca w call center jest ciężka. Ale dużo młodych ludzi idzie tam jako tak. Ja myślę, że warto iść po prostu zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Nie, no na pewno. Jak najbardziej. Moja pierwsza praca z moją przyjaciółką wtedy. Miałyśmy też jakoś po 15-16 lat, chodziłyśmy do szkoły. I niektórzy mogą pamiętać, jak chyba Orange miało taką reklamę Serce i mózg. Pamiętasz coś takiego? Było coś takiego, no. Wydaje mi się, że to Orange, ale nie jestem pewna. Więc Serce i mózg. I my w przebraniach z tymi wielkimi głowami, 30 stopni, bo to było przed wakacjami jakoś. O nie. I też chyba, właśnie to była taka praca, że na 5 dni tam miałyśmy stać przed sklepem i roznosić ulotki. I po prostu nic nie widzisz, jest ci gorąco. Jezu. Ja modliłam się, żeby nikt z mojej szkoły mnie nie poznał. I tylko tak spuszczałam wzrok, żeby nikt... Ale po oczach nawet też by nie poznał w tym wielkim kostiumie. To było tak ciężkie. Jezu, jeszcze ta temperatura do tego. No, ta temperatura i tylko stoisz i rozdajesz ulotki. To było mocne, ale no, wiesz, jakieś tam przeżycie. Dobra. Opowiem na przykładzie sprzed roku. Znalazł pracę w dość poważnej firmie, miał dużą szansę na rozwój i ją zmarnował. Pracował jedynie przez okres próbny, 3 miesiące, po czym zerwał umowę, twierdząc, że zbyt często psuł się tam sprzęt, przez co odsyłali go do domu dosłownie co drugi dzień. Znam go już trochę i widzę, kiedy kłamie, więc jestem przekonana, że sytuacja, gdzie odsyłali go do domu, bo piła się psuła co drugi dzień, nigdy nie miała miejsca. Tak samo myślę, że to nie on zerwał z nimi umowę, tylko firma jej mu nie przedłużyła, ponieważ pojawił się w pracy, kiedy mu się chciało. Gdybym wiedziała, że naprawdę szuka tej pracy, przygląda ogłoszenia, nosi CV tam, gdzie trzeba, to byłabym w stanie w to uwierzyć, ale on woli powiedzieć, że nie ma żadnej pracy i to nie jego wina. Kurde, no... W ogóle ta akcja z tym, że go odsyłali do domu, bo piła się, bo psuła? To jest tak absurdalne, że... No. Jak on to w ogóle wykminił? No to wtedy... Nigdy w życiu bym coś takiego nie uwierzyła. No nie wiem, dają ci i coś innego. Płacą no mu za ten dzień, a odsyłają go do domu? Rozjebała nam się firma. Ta piła, idź do domu. No,
co drugi tak dzień, no okej, może być raz taka sytuacja, tak. To uwierzę w to, ale że tak co drugi dzień. Nie, no to ci pracodawca daje po prostu inną robotę chyba. Nie wiem. Ja bym tak zrobiła, jako pracodawca. Sprawa jazdy natomiast wygląda to tak, że tłumaczy mi, że nie potrafi nauczyć się tej całej teorii, że jest tego za dużo i to po prostu nie jest dla niego. Już pomijając fakt, że myślę, że materiał jest na tyle powtarzający się i wcale nie taki trudny do ogarnięcia, to powtarza się ta sama bajka. Nie wiem. Nie, no bez przesady. W sensie, no. Przepraszam, ale tacy debile mają prawo jazdy i byli w stanie się tego nauczyć. I chłop, normalny chłop, który ma 20 lat, nie jest w stanie przyswoić trochę teorii, no kurde, no, nie, no bez przesady. Ja pewnie teraz zostanę zhejtowana przez facetów oglądających nas, ale nie wyobrażam sobie faceta, mojego faceta bez prawka, że on mnie nie wozi. Nie, nie po prostu... U mnie, ja zawsze miałam prawko, więc to nie było, ty nie masz, więc no. To też jest inna sytuacja. Więc ja spotykałam się z takimi, którzy nie mieli, ale jednak... Mieli jakieś tam chęci, żeby coś z tym zrobić, tak? Tak. No właśnie. Jednak... Prawko jest bardzo ważne. No tak. No nie wiem, no facet jakby, sorry, ale no... Musisz mieć prawko. Wiesz, nie mówisz, że musi mieć swoje auto, nie wiadomo jakie. Tylko po prostu auto zawsze można wypożyczyć, cokolwiek. No, jest bardzo dużo opcji, szczególnie w większych miastach. W mniejszych wydaje mi się, że też są. Więc... Pewnie tak, nie wiem. Nie wiem, jak jest w mniejszych, ale w Warszawie i w większych miastach na pewno możesz sobie wypożyczyć auto. Wiesz, że zgadam, że nie mam prawka, facet musi mieć... Idę na prawko... W styczniu będę robiła i skończę. Ja ją zmuszę też do tego. Tak. Uważam, że kobiety też powinny mieć prawko. Tak, tak. To jest no, bardzo potrzebne jednak. On nie usiądzie do tych testów porządnie, tylko zrobi za dwa dni, nie zdaje ich i mówi, że już się zmęczył i że pouczy się następnego dnia, bo mu to nie idzie. Po czym siada do komputera i gra z kolegami, bądź ogląda YouTube'a. Jak mam uwierzyć w to, że on nie jest w stanie się tego nauczyć, kiedy widzę, że jemu się po prostu nie chce? No nie, nie dziwię się, no. No ewidentnie mu się nie chce, no. Nie ewidentnie. Chcę, no nie chce mu się, bo no. Uważam, że każdy jest, no kurde, no przecież że jesteś się stanie, no jesteś w stanie to ogarnąć. No, nie ma tego aż tak jeden dużo. Ogarnie po prostu to szybciej, drugi musi poświęcić trochę więcej czasu, ale wszystkiego jesteś w stanie się nauczyć. Tym bardziej, że to się cały czas powtarza i no realnie tak. Robisz cały czas testy no tak. I później już pamiętasz. No. Nie wiem, bo to są te same schematyczne odpowiedzi. Już nie mówiąc o tym, całkowicie z innej beczki, gdy się spotykamy, to absolutnie nie spędzamy czasu razem, tylko albo każdy siedzi w telefonach, albo on gra i gada z kolegami, a ja siedzę z boku i się patrzę. On nie widzi w tym problemu, bo przecież się widzimy, czyli poświęca mi swój cenny czas. Najgorsze, że za tym wszystkim stoi to, że ja naprawdę go kocham, mimo tego, że ciężko jest mi wyobrazić sobie przyszłość z nim, bo gdy już odejdzie od komputera, to cały czas spędzony z nim jest dla mnie bardzo przyjemny, mogę śmiało stwierdzić. Dlatego tak ciężko mi raz na zawsze się od niego odciąć. Płaczę na myśl, że już nigdy z nim nie porozmawiam. Kocham go i chcę, by dalej był w moim życiu, ale wiem, że to nie jest dla mnie dobre. Mam z nim wiele wspomnień, wiele razy wyciągnął mnie z największych dołów, za co jestem mu ogromnie wdzięczna. Widzę, że on również nie chce tego kończyć, pisząc do mnie ciągle, mi sugeruje, że chciałby ze mną być, ale on nie potrafi się zmienić, a ja już nie jestem w stanie sprawić, by się zmienił. Oj. No tutaj też próbowałaś mu bardzo pomóc. Próbowałaś jakoś go wyciągnąć z tego, bo ewidentnie chłopak ma gdzieś tam problem, żeby zmusić się do niektórych rzeczy, które na pewno chce zrobić, ale są inne czynności, które go od tego odciągają. Nie, no gdyby chciał, to by zrobił. Nie, no sorry, gdyby chciał, to by to zrobił. No też. No, brakuje mu takiego zapału, nie? Słomiany zapał. No ja często też tak mam z niektórymi rzeczami. No właśnie z tym prawkiem też tak mam, że... Tylko, że ja też nie okłamuję swojego partnera, że uczę się teraz do tego i jakby... Albo, że nie jesteś w stanie. Tak, no, po prostu że nie jestem tego, w stanie. Nie tylko tego ja po prostu jeszcze, tego nie zaczęłam. Że zaczęłam, ale nie skończyłam. I tak, no... Ty tak naprawdę tutaj mów, ty mnie pomożesz. On sam musi chcieć i sam musi postanowić, że chce to zrobić i nie możecie przede wszystkim okłamywać z tym, no bo to jest totalnie bez sensu. Nie, no na pewno go nie zmienisz, jeżeli mu się nie chce, no to mu się nie chce, no. I im bardziej będziesz naciskać, tym gorzej będzie między wami, bo tym bardziej on będzie czuł, że jest niewystarczający, że robi coś nie tak. I będzie tym bardziej robił może też na przekór, bo są też takie osoby, że im bardziej im coś mówisz, co ma zrobić, tym bardziej ta osoba tego nie chce robić. Więc
trzeba po prostu to zostawić. I zaraz na ciebie wiedzie, że ty jesteś taka, bo tak. ty chcesz, żeby on zarabiał, pewnie, żeby zarabiał na ciebie, albo żeby cię woził, albo... A to się totalnie nie o to chodzi, to ty masz się, typie, dobrze czuć właśnie sam ze sobą. Właśnie facetci czasem nie rozumieją, że to nie chodzi o to. Że ja nie chcę twoich pieniędzy, ja chcę, żebyś ty miał swoje pieniądze. Najlepsi są faceci, którzy myślą, że laski lecą na hajs, ale nie mają tego hajsu. No właśnie, no. Och, ale to jest bardzo częste. No. Że bardzo często... Ci, co właśnie nie mają tego hajsu, tak myślą. Tak, i bardzo często oni właśnie mówią o tym najgłośniej. No. Że laski lecą na hajs. Tak. Chyba, że mają też takie doświadczenia. Tak sobie mówią, Tak sobie mówią. Tak chcieliby, żeby tak było w ich przypadku. No bo faceta też trochę buduje, jak zapłaci za coś, jak coś da swojej lasce. No jest tak, oczywiście, że tak jest. No ja też tak myślę. No. Mnie też to buduje, laski też to buduje, jak coś zrobią dla swojego faceta, zapłacą za coś, no. Mhm. No bo to jest coś tak takiego, jest. Że zrobisz coś miłego dla drugiej osoby. No tak. Więc... No buduje ci to ego. No tak, no. Kurde, też może, jeżeli ty pracujesz... I masz to prawko i, nie wiem, studiujesz i jesteś, wiesz, girl boss, to może on też się czuje jakoś niepewnie po prostu w tym i woli już siedzieć... Gorzej przy tobie po prostu się czuje trochę, no. I woli już siedzieć tak, niż żeby spróbować i żeby mu nie wyszło. No. Wiesz, o co chodzi? Właśnie, boi się tej porażki. Tak. No. Tak. Też tak może być. Bo są takie sytuacje, że faceci po prostu nie potrafią znieść tego, że kobieta odnosi większe sukcesy od nich, że zarabia więcej pieniędzy od nich i no nie radzą sobie z tym i później tą frustrację przenoszą na kobietę. No tak, na związek. Miałam tak również. Ja to miałam w ogóle wszystkie historie, które wy opowiadacie, ja przeszłam w swoim życiu. I miałam właśnie historię, że... Ale to też nie miałaś dużo partnerów, tylko po prostu oni mieli wszystkie tak najgorsze cechy. Te wszystkie najgorsze cechy, które są w historii. Ale miałam tak właśnie, że ja zarabiałam właśnie, ten chłopak nie zarabiał. I już nawet nie kłóciliśmy się o to znaczy kłóciliśmy się trochę, bo on po pewnym czasie właśnie zamieszkał jakby u mnie. Tak pomieszkiwał, można powiedzieć. Nie dokładał się do niczego. Nie dokładał się do niczego. Ani do czynszu, ani do jedzenia, a ja gotowałam. Ani do paliwa, gdzie ja go woziłam. Głupiego papieru nawet nie kupił. No nie, no totalnie do niczego. No i no też w pewnym momencie już nie chcecie się prosić o coś takiego. No, no tak, no. No i też, no nie jesteś... Nie masz utrzymanka, jakby to nie jest ani twoja rodzina jakaś, no fajnie, że to jest twój facet, ale no czujesz się trochę słabo, jak ty za wszystko płacisz cały czas czujesz i utrzymujesz typa, jak jego matka. Nie jak jego dziewczyna, tylko jak jego matka, no tak też nie powinno I on jeszcze frustracje jakieś tutaj... No tak, a później właśnie przyznał mi się, że nie czuł się komfortowo z tym, że ja właśnie zarabiam o wiele, wiele więcej od niego. I że no, sfrustrowany tym był. No to jest ciężko na pewno też dla faceta. No ale no to właśnie, wtedy kobieta powinna cię motywować do robienia więcej rzeczy. Do jakiegoś takiego działania, do... No tak, tym bardziej właśnie, jeżeli ty jako kobieta odnosisz sukcesy i jesteś w stanie sobie pozwolić na jakiś tam status swojego życia, co no nie? No tak, poziom jakiś. Poziom, tak. I... Zaczyna się spotykać z jakimś chłopakiem, którego nie stać na przykład na taki poziom. I dlaczego ty masz rezygnować, wiesz, ze swojego życia, z takiego, jakim sobie go zbudowałaś? Żeby on się poczuł dobrze, żeby on się poczuł dobrze, to nie? I to nie chodzi o to, że ja chcę, żeby facet kupował mi prezenty. To totalnie nie o to chodzi. Tylko ja chcę, że skoro ja jeżdżę sobie na wakacje 3 razy do roku, to ja chcę mieć z kim jeździć na te wakacje 3 razy do roku. No tak. A nie płacić... mojemu facetowi. Oczywiście, jeżeli jedna osoba ma gorszy czas czy jakiś kryzys, no to wiadomo, tak, może to też wtedy jest normalne, pomaga, że czasem ale ktoś może mieć gorszy okres, nie? Ale jeżeli nie chce mu się zabrać za pracę, no to też jest takie, no... No nie widać tego zapału i po prostu mu się nie chce i tak się zapętla w tym, no to... No jesteście młodzi, może mu się jeszcze zachce, może, no może się zmieni, jak zobaczy, że jego koledzy też się zmieniają i zaczynają pracować. Bo to często jest tak, że... Wydaje mi się, może że nie kobieta koledzy... napędza, tylko bardziej koledzy. Tak, że oni mogą mieć realnie większy wpływ na niego niż ty w tym momencie. Myślę, że musisz poczekać po prostu. No tak, jeżeli na razie na nim zależy, no to...
to musisz poczekać, porozmawiać może z nim szczerze na ten temat, bo... No ale myślę, że rozmawiałam już milion razy, no. Nie jest też łatwe dla niego na pewno, no nie? Nie, no oczywiście, że to nie jest łatwe dla niego. Taką sytuację. Na pewno jest sfrustrowany i widzi, że nie daje sobie rady, no jako facet przysłowiowo. I że gdzieś tam cię zawodzi w czymś. Mm-hmm. No ale no nie wiem. No też nie możesz tutaj swojego życia na to poświęcać, no bo tak jak powiedziałyśmy, on sam musi do tego dojść i może sam po prostu dojrzeć do pewnych decyzji w swoim życiu. Mm-hmm. No do tak, działania. No, ty na pewno nie możesz sobie odejmować, nie możesz, tak. żeby on się poczuł lepiej. Nie możesz no, bo kogoś nie o to zmusić chodzi. Do pracy. Po prostu. No tak, no. Dobra, trzymaj się. Mm-hmm. Wy też. Próbowała ukraść mi osobowość i wszystkich chłopaków. O kur... Hej kochane, na wstępie zaznaczę tylko, że ta historia to w sumie głównie przestroga, jeżeli którakolwiek zastanawia się, co toksyczna relacja może zrobić i do czego zdolny jest drugi człowiek, to posłuchajcie dodatkowo. Tylko dla was dorzucę ekskluzywne zdjęcia tej osoby, a zaraz dowiecie się, dlaczego nasza przyjaźń zaczęła się bardzo dawno temu. Nie chcę podawać dokładnych ram czasowych, bo jest to dość indywidualna historia i myślę, że gdyby ktokolwiek połączył kropki, to wiedziałby, o kim mowa, ale przyjmijmy, że przyjaźń z Zuzą, nazwijmy na potrzeby historii, zaczęła się jeszcze w szkole. Na początku tworzyłyśmy większą grupę przyjaciół. Przepraszam, że tak czytam, ale po prostu nie było żadnych tych... Żadnych przecinków, okej. Żadnych przecinków i tak poleciałam. Zaczęła się jeszcze w szkole. Na początku tworzyłyśmy większą grupkę przyjaciółek, taka typowa, wredna elita szkolna. Mm-hmm. Nie jestem dumna z tego okresu w swoim życiu. Uważam, że jestem już kompletnie inną osobą i był to zwykły szczeniacki okres dojrzewania. Ale z Zuzą bardzo zaczęłyśmy się do siebie zbliżać. Mm-hmm. Byłyśmy w tej samej szkole, a chociaż nie w tej samej klasie, wspierałyśmy się we wszystkim. Zuza miała też duże problemy w domu i ze swoim zdrowiem. Zawsze starałam się być przy niej i bardzo wprowadzałam ją nawet do swojej rodziny, z którą mam serio zajebisty kontakt, a moja mama to najlepsza besties. Fajnie. Mm-hmm. Fajnie, zawsze zazdroszczę osobom, które mają tak dobry kontakt ze swoimi rodzicami, że właśnie mama to jest taka twoja przyjaciółka. Mm-hmm. Ja już zawsze miałam dobry kontakt z mamą. Zuza spędzała u nas masę czasu. Moja mama robiła jej nawet jedzenie do szkoły. Byłyśmy nierozłączne. Mhm. I tak zostawało przez długie lata. Mhm. Okej. Okay. Potem ja poszłam na studia i wyjechałam do innego miasta. Zuza została w naszym rodzinnym mieście. Moja mama pomogła jej załatwić nawet dobrze płatną pracę. Mhm. Fajnie. Bardzo miło. No, bardzo miło. Po wielu... Ale wiesz, no po jakimś czasie, no to już jesteś członkiem rodziny no trochę, tak. co nie? Tak trochę no to jak tak samo córkę jak traktujesz, w związku, nie? No to też ten chłopak przychodzi i wiesz, mama go traktuje jak swojego syna i tak samo jest z przyjaciółką. Po wielu innych jej przygodach nasz kontakt nadal był nierozłączny. Mhm. Pomagała mi przechodzić przez moje rozstania i toksyczny związek z chłopakiem. Była ogromnym wsparciem. Czułam, że jest dla mnie jak siostra. Skoczyłabym za nią w ogień. Myślałam, że ona za mną też. Odwalałyśmy różne kloniarskie akcje, pokroju dzwonienia do swoich ex po pijaku i różne tego typu rzeczy. Mhm. Ale fajnie, że macie takie miłe wspomnienia. Fajnie. Nie dzwoniłam nigdy do ex. Ja też nie. Nie. Bardziej do jakiegoś crusha może pisałam, ale... Nie. Ale to też nie pierwsza, tylko po prostu mieliśmy już tam wcześniej ze sobą kontakt. Aj, jak mam... po prostu pisałaś. No. Mhm. O Jezu, no przypomniało mi. Ciarki, że nadal. Po prostu dwie delulu typiary, ale kochałam ją całym sercem. Mhm. Wiadomo, że każda miała swoje życie w innym mieście, ale łączyłyśmy wszystko razem. Codzienne rozmowy, gdy tylko przyjeżdżałam, to byłyśmy nierozłączne i ona też często przyjeżdżała do mnie. Na razie jest tak miło tak, się tego słuchać, tak, nie? Tak. Myślałam, że to było wszystko super, ale po czasie zaczęły docierać do mnie dziwne sygnały, które na początku ignorowałam. Okej. Okay. Dobra. Myślałam, że inni wszystko wyolbrzymiają, bo po prostu zazdroszczą nam takiej relacji. Pierwsza najgorsza sytuacja była śmierć mojej innej przyjaciółki. Zuzia zamiast mnie wspierać potrafiła mi pisać, że to ona powinna nie żyć i że zaraz nie będę miała drugiej żywej przyjaciółki. Strasznie dziwna sytuacja, jakby coś się działo straszne, w jej życiu. Straszne, jak można w ogóle powiedzieć coś takiego. No. Tym bardziej, jak ty jesteś zrozpaczona, bo twoja inna przyjaciółka
nie przeżyła. Coś się wydarzyło, tak. A twoja inna przyjaciółka trochę tak bierze atencję na siebie? Albo coś się dzieje po prostu złego w jej życiu i tak próbuje zakomunikować to, nie? To samo dla mnie tutaj trochę jest, wiesz, że ona trochę chce, żeby chodziło o nią. No tak. To samo było na pogrzebie. Po prostu masa okropnych tekstów, przez które byłam naprawdę zrozpaczona. Doszło nawet do tego, że dzwoniłam w środku nocy do mojej mamy, aby jechała do Zuzi, bo bałam się, że Zuzia zrobi sobie coś. Ale nie, moi drodzy. Zuzia nigdy w życiu nic sobie nie zrobiła. Były to zwykłe kłamstwa. Po co? Czyli manipulowała po prostu, żeby się kręciło wokół niej. Sposób? Nie, no to jest przesada. Straszne. To zostanie dla mnie zagadką do końca życia. Dodatkowo całe życie miałam czarne włosy, a Zuzia była blondynką. Zuzia w czasie przyjaźni ze mną przemalowała się na taki sam kolor włosów jak mój. Dodatkowo zaczęła się malować i ubierać jeden do jednego jak ja, gdzie nigdy nie miała takiego stylu. Próbowała nawet ukraść mi mamę i relacje z nią. Ale jak to? Że co? Czytaj dalej. Kręciłam się, no. Pisząc do niej ciągle, zapraszając ją na jakieś wyjścia lub spotkania w domu. Że tylko ona i twoja mama? Tak. Byłam o to bardzo zazdrosna i napisałam do mojej mamy. I ona też powiedziała mi, że uważa to za bardzo dziwne i przestała z nią pisać. Nie no, bardzo dziwne. No rozumiem, że ona miała jakąś niefajną sytuację w domu, ale... A po prostu szala goryczy przelała się w momencie, kiedy uwaga... wyrwała mojego byłego chłopaka, a przynajmniej próbowała, tak jak wspominałam. Kiedyś miałyśmy różne odpały, dzwoniłyśmy do niego pijane i różne takie rzeczy. I doskonale wiedziała, co mi zrobił, z kim był i tym podobne. I uwaga, okazało się, że siedząc ze mną, potrafiła mu jednocześnie pisać, że jestem chujowa. Serio? Że chciałaby już być w domu, że ma mnie dosyć? Jezu, siedzi z tobą i pisze do twojego byłego chłopaka. Nie, no w ogóle. Ale fake. Wypisywała mu jakieś kłamstwa, żeby mu się spodobać, które kompletnie nie miały miejsca. Pokroju, że kocha grać w piłkę, bo... Nasze, o Boże. Przypomniała mi się wspaniała historia znowu. No. Podobał mi się taki jeden chłopak. I co, pisałaś mu, że co, że... To słuchaj. Że grasz w piłkę nożną? Nie w piłkę. To było jakoś tak w okolicach pandemii, wydaje mi się. I sobie pisałam z nim. I on mnie jakoś tak olewał cały czas. I po prostu wstawiałam zdjęcia na story, żeby on mi odpisał. Wiesz, po prostu musiałam się strasznie wysilać, żeby... zwrócił uwagę. Żeby odpisywał nie po 5 godzinach, tylko od razu. I... pewnego dnia zobaczyłam, że wstawił na story, jak biega i że kocha biegać. Ja nienawidzę biegać i nigdy nie biegałam. Więc co zrobiłam? Nudziło mi się, była pandemia, okej? Okay? Ale to było, jak już można było wychodzić. Więc ubrałam się w strój sportowy. Wzięłam sobie wodę i wszystko. I wyszłam po prostu z domu. Przebiegłam się 30 sekund, żeby nagrać i story. I nagrałaś storka? Nagrałam story. O, biegańko. A wyświetlił chociaż? Chyba odpisał mi na to, tak. Nagrałam właśnie, że sobie biegnę. No. Oczywiście, wiecie, 30 sekund i wróciłam na chatę z powrotem, no jakby nie biegałam. Smart. Żeby się nie zmęczyć za bardzo. Boże, jakie ja miałam pomysły. Odpisał, że o, biegasz, nie wiedziałem o tym. Pobiegamy razem? Musimy pobiegać razem. Ale tego już nie przemyślałam i miałam takie... O, shit. Jakbyś poszła z nim pobiegać. Jakbym poszła z nim biegać. To by się wydało, że ja nie umiem biegać. Co 2 minuty byś musiała przerwę robić? Nie, no. Ale wtedy ja się wykręciłam z tego, że no tak, pewnie, ale wiadomo, że nigdy bym się na to nie zgodziła, że on dzisiaj się źle czuje, dzisiaj coś tam. Ostatecznie nigdy nie poszliśmy biegać i chyba nawet nigdy się już później nie spotkaliśmy. Ale no tak, udawałam, że lubię biegać. Także dziewczyny, pamiętajcie, jak wam się podoba jakiś facet, ale... nie macie tych samych zainteresowań, to nie udawajcie, że... Nie, nie udawajcie, no. Że lubicie wykonywać jakiś sport na przykład, bo to się wyda. To się wyda. Prędzej czy później to się wyda. Boże, jakby to się wydało, jakbym ja poszła z nim biegać. Jak ja nie przebiegnę kilometra, wiecie, o co chodzi? Nie. Ja lubię chodzić na siłownię, ale moja kondycja jest zerowa, no. Jakby mnie ktoś gonił, to bym biegła, no ale... Tak, to no tak, nie. Maraton to ciężko pewnie, nie? No w ogóle w życiu. Ja kiedyś trochę biegałam, ale to tak
Mieszkałam jeszcze właśnie w swoim mieście rodzinnym, ale tak próbowałam się zmusić do tego. Nie, bieganie jest bardzo ciężkie. Bardzo podziwiam osoby, które na przykład w zimę biegną. Nie, i tak jeszcze biegną mocne. Sobie na przystanku sobie tak. Ja mam wrażenie, że mnie zaraz wszystko boli, że mnie kolana bolą i że to mi bardziej szkodzi niż pomaga. No nie. No. I nie wiem, czym oddychać, czy ustami, czy nosem. Musisz się bardzo zimno. Skupiać wtedy. No. Rzeczywiście to jest bardziej nie, trening bieganie, umysłowy. Bieganie bardzo ciężkie, no. Dobra, wypisywałam mu jakieś kłamstwa, żeby mu się spodobać, które kompletnie nie miały miejsca. Pokroił, że kocha grać w piłkę, bo on w nią grał. I ona doskonale o tym wiedziała. Potem kolejny piłkarzyk, moi drodzy. Tak, znowu piłkarzyk. Potem spróbowała skłócić mnie z moją przyjaciółką Kasią. Nie przemyślała tylko, że Kasia wszystko mi powie. No, no. W ogóle, nie, no to też jest mocno. Że są przyjaciele i ktoś jednej z przyjaciółek gada coś na tą drugą przyjaciółkę i co? Ty myślisz, że no, nie, no, nie co powie? Co ty masz zrobić? No nie że, wiem. Że, nie wiem, ty mi coś powiesz na ile, a jej nie powiem tego? No, no właśnie, w sensie nie wyobrażam sobie, żebym ci nie powiedziała. Mocne, no. Ludzie tego nie kminią, jakby. No tak. Że to jest takie logiczne. Wszystko, co ktokolwiek powiedział o mnie, Weronice, wszystko wiem. Wszystko. Wszystko. Jak ten trend. Nie powiesz nikomu? No tak. Nie powiem, no. Tylko Lilci. I tak właśnie wylała się cała lawina gówna. Dowiedziałam się, co robiła i mówiła za moimi plecami. Dodatkowo wiem, że miała w planie ukraść mojego obecnego co? Na tamten moment chłopaka, bo już nie jesteśmy razem, ale to inna historia. A czyli jeszcze obecnego twojego w tamtym czasie. Ale ciekawa jestem jak. Co robiła? Do dzisiaj jestem przekonana, że jest po prostu chora psychicznie i próbowała ukraść moją osobowość, aby żyć moim życiem. Bo czasami jest tak, że przyjaźnicie się z jakąś osobą no. I widzicie, że ona chce wasze życie. Że chce wiesz, o co być, chodzi? Że żyć, chce, ona no. chce być tobą. Ona nie chce być koło ciebie, tylko ona chce być tobą, chce mieć tą samą pracę, chce mieć tego samego faceta, chce wyglądać tak samo. I wiesz, no bo jak spotykasz się ogólnie z kimś, przyjaźnisz się, no to wiadomo, że się zbliżacie do siebie i mówicie podobnie, wyglądacie podobnie. No my wyglądamy podobnie i mówimy tak samo, ale co ja nie? Ale ja tego nie widzę, w ogóle tego nie, nie no, widzę. No może z zachowania czasem, jak sobie coś no tak gadamy, to może tak. No bo spędzamy dużo czasu razem, więc po prostu tak to wychodzi. To chcąc, nie chcąc, jak, no jesteście wtedy do siebie podobne, ale no nie? Ale podobają też tam się podobne no. rzeczy, no ogólnie no, nie jesteśmy no podobne. Tak, no bo jesteśmy podobne, ale są czasem takie chore sytuacje, tak, że tak się to chciałam powiedzieć. Wszystko robisz, że co? Że przekraczasz tak. jakąś linię i kupujesz wszystko to samo, no. co ta druga osoba. Tak. I malujesz w taki sam sposób. Nie wiem, no, ciuchy te same, wszystko. Chłopak ten sam, nie, to nie. No. Ale szukasz sobie, nie wiem, faceta podobnie, nie wiem, wyglądającego albo który się zajmuje czymś podobnym. No, no nie tak, wiem. Albo w ogóle podbijasz do tego chłopaka tej ja. Przyjaciółki, no. Ja. Myślę, że no to jest jakaś chyba choroba psychiczna. Nie wiem, jak... No myślę, że to jest jakieś zaburzenie osobowości. Jest zaburzenie osobowości po prostu. Nie chcesz być sobą, tylko no. chcesz być inną osobą. Nie akceptujesz siebie i chcesz być inną osobą. Może nie tyle... No, no to nie jest taka akceptacja po prostu siebie, bo chcesz być kimś innym. No tak, nie akceptujesz bo siebie. Bo jak siebie akceptujesz, no to nie myślisz... No chyba, że już myślisz, innym. Że to jesteś ty. To jest o co chodzi. Że to jest twoje Znam życie. Takie osoby. Ja też. Dobra, dalej, no. Także naprawdę uważajcie na to, komu ufacie i ufajcie przede wszystkim swojej intuicji. Bo moje życie nigdy nie było tak cudowne od momentu, w którym jej już nie ma. Ojejku. Dodatkowo dodam, że Zuzia do dzisiaj stalkuje mnie z różnych social mediów. Także nie zmienia się ani trochę. Całuję was ogromnie i dziękuję za stworzenie takiego safe place dla babeczek. No i tutaj jest zdjęcie. Dobra, pokaż te no zdjęcia. No i te zdjęcia. To jest czekaj. To. Poniżej obecne zdjęcia mojej przyjaciółki, która stała się moją kopią i moje zdjęcia na tamtą, czyli sprzed moja przyjaciółka Dobra, przed. Nie możemy wam pokazać nie tych uważamy. Zdjęć, ale opiszemy tutaj. No, to jest przyjaciółka... Przed, okej. Okay. A to jest ona po. Przed. Czekaj, w czasie naszej przyjaźni i moje zdjęcia. Czyli to jesteś ty. To jesteś ty, okej. Okay. To jesteś ty. A to jest ona. W czasie przyjaźni. No, zobacz, no.
No. Nie, a ja myślę, że to jest jedna osoba. Ja myślę, że to jest jedna osoba. Czekaj, bo ja naprawdę... Czekaj, to jest ona przed przyjaźnią, to w trakcie i to ty w trakcie. A to ja mam pewna, że to już jesteś ty. Nie. O kur... O fuck. To jest przed przyjaźnią, zobacz, bo to jest ta... Ale ja też myślałam, że to są te same osoby. Mocne. Ej, mocne. Ej, przysięgam. Ja bym myślała, tak samo. Tak, identycznie. O kurstra. No w ogóle nie wygląda jak ona wcześniej. Nie. Pokaż ją wcześniej. No zobacz. Nie, no w ogóle nie. No wiadomo, że też przedział. No tak, tak, no wiadomo, czasowy, że się zmieniła ogólnie. 3 lata i w ogóle, no ale dorosła. Wygląda jak ty. Sorry, ale wygląda tu jak ty. Mocne. Yeah. Nawet chyba rzęsy te same doczepione. Wszystko, po prostu wszystko. No tak, tutaj ta opaseczka. Tak, opaseczka, rozświetlacz na nosie tak samo. Ja od razu patrzę na make-up. Tak, tak, tak. No. I tutaj no... Nie no, podobieństwo ogromne. Usta nawet, usta zobacz. Zrobione, no. Tak samo. Tak samo. Pewnie... Wzięła sobie twoje zdjęcie, pokazała. I pokazała, że tak, takie chce tak usta, chcę. No. Takie tak chce wyglądać. Zrobić. Jejku, ja szczerze mówiąc bardzo współczuję takim dziewczynom, no bo to jest, tak jak powiedziałaś, takie trochę zaburzenie osobowości. Mhm. I jak tego nie przepracuje dana osoba, to ciągle myśli, że jest kimś innym i chce być kimś innym i nie żyje tak naprawdę swoim Ale życiem. Ale przecież popatrz na to tak, że... No osoby, która już istnieje. Nigdy nie będziesz tą osobą, którą no kopiujesz. Tak, no tak. Ale popatrz, że to jest też bardzo niezdrowe. Mhm. Przyjaźnicie się. No. Jest ciągła rywalizacja. No tak. Że ty masz ona coś ma to, nowego. Ja muszę tak, to, to ona też musi. Że ty masz chłopaka, to ona też musi sobie jakoś znaleźć. Ty robisz coś tam, to ona też nagle coś tam. Ty farbujesz włosy, ona też farbuje włosy. Oj. No nie wiem. Nie, no co innego, nie wiem, ubierzecie się raz na jakiś czas tak samo. Tak jak my, nie wiem, na Halloween się ubrałyśmy tak samo. Ale to wiesz, tak samo, to sobie no, ale ustalasz to. To no. sobie ustalasz to. Ale tutaj to jest, no... No nie wiem, no to tak, no chore. No dziwna sytuacja. Takie... Nie, no najgorsza jest ta rywalizacja po prostu. Ta rywalizacja. Że ona się nie skończy, bo ona zawsze będzie chciała być lepsza od ciebie, a nigdy nie będzie lepsza, bo to ty wyznaczysz trendy. I ona... To ty wyznaczysz to, jej kolejny krok. Wiesz, o co chodzi? Że ona nigdy cię nie prześcignie, bo ona musi robić to, I co ona ty. Zawsze będzie po prostu sfrustrowana, bo zawsze będzie gdzieś tam cię gonić. I to już nie będzie, że ona cię lubi, kocha jak przyjaciółkę, tylko zacznie cię nienawidzić w jakiś sposób. Tak, tak, dokładnie. I po prostu będzie z tobą konkurować, bo będzie chciała być lepsza. Boże, straszne. Strasznie. I do czego może się posunąć? No nie? Właśnie. Jak już się posunęła do tego, że chciała odbić jej chłopaka aktualnego wtedy. Okropne. Właśnie ciekawe jestem, jaka była historia z tym chłopakiem. Niestety nam nie napisałaś, a chętnie bym przeczytała, co dalej? Ona robiła. No nie, niestety nic tutaj wiesz, dalej nie ma. Jak moja przyjaciółka podbija do mojego aktualnego chłopaka, no to w ogóle what the fuck? No w sensie, w ogóle abstrakcyjna sytuacja, wyobraź sobie to. Nie, totalnie sobie czegoś takiego nie wyobrażam. Po prostu, no nie wiem, no ja twojego faceta traktuję bardziej jak ziomka brata. Taki no tak, sposób, on jest aseksualny jest dla ciebie po prostu. Automatycznie jest aseksualny, tak samo jak no mój facet no dla ciebie, tak. No nie, że... No nie wiem, nie brat. No tak, bardziej jak brat, że no nie patrzysz w taki jakiś seksualny sposób, że chcesz z nim być, że jakoś cię kręci i w ogóle, no nie. Nie, no dobrze, że po prostu tej dziewczyny już nie ma w twoim życiu. No tak. Ewidentnie bo ciebie by to stalkuje. Też cały czas tyrało, nie? No tak, a skoro stalkuje, to dalej nie może o tobie zapomnieć. Fanka zawsze zostanie fanką jakby. No tak, no. Ty jesteś oryginałem i no po tak, prostu no. Ciesz się tym, że ale jesteś oryginałem. Ale mocna, no. mocna historia, że często są gdzieś takie historie wśród, nie wiem, osób z internetu na przykład, no nie? Że można tak zauważyć, że ktoś po sobie coś tam kopiuje. No. Ale jak masz takie coś w swojej takiej bliskiej relacji i to jest twoja przyjaciółka. No ale to... w ogóle i co? Jakby masz jej powiedzieć, ej, stara, kopiujesz mnie? To no ona tak, powie, no, nie, no co ty? No tak, no ty też wyjdziesz na idiotkę. No tak, no po prostu... Co no możesz bo zrobić? To jest takie słowa przeciwko słowu. O, bo mi się też to podoba. No. No tak, no bo to też jest mój styl. No bo chciałam przefarbować włosy. No. W tym samym czasie akurat wpadłam na taki pomysł. No tak, bo mi się wydaje, że te osoby, one już nawet nie wiedzą, że one kopiują. Że no po prostu tak się bardzo w tym zapętliły, że one już to robią. Myślą, że to był soul i... Że to jest ich oryginalny pomysł, co nie? Ja nie, no straszne. Straszne. Dobra, przechodzimy do historii numer 3. Love, hate od nieznajomych do cichych kochanków. Fajnie brzmi.
Podoba mi się. Sprawa zaczęła się około 2 lata temu. Jest pewien chłopak, nazwijmy go Patryk. Znamy się od podstawówki, ale nigdy nie mieliśmy ze sobą kontaktu, do czasu, aż nie wprowadził się do wioski, w której mieszkali wszyscy nasi wspólni znajomi. Wtedy akurat był pierwszy rok COVID-a i zdalne lekcje, więc wychodziliśmy wszyscy ze sobą codziennie na dwór. Głównie na ogniska, bo była to zima, wczesna wiosna. Na okres wakacji był on w związku z moją koleżanką. Po około 2 miesiącach rozstali się. Nasza paczka się podzieliła na 2 części. W jednej z nich byłam ja, Patryk, moja przyjaciółka i 2 innych znajomych. Zaczęliśmy mieć ze sobą kontakt i to był moment, w którym wszystko się zaczęło. Kurczę, często tak jest, że jesteście w jakiejś paczce, ktoś się ze sobą rozstanie. Jest rozpad całej ekipy. Jest rozpad ekipy. No, strasznie to prawda. To przykre. No, ale też ciężko. Ale też przykre jest, jest właśnie związek. Zależy też od sytuacji, no. I oni się rozstają. I nagle, wiesz, ta dziewczyna jakby nara, ona wypierdala, nieważne, że się przyjaźniła z wszystkimi. No. I oni wszyscy stoją po stronie chłopaka. To też jest chujowe, no. Ja tak miałam. Nikt się do mnie nie odezwał. To jest takie, też wiesz, tak nie kiedyś. Dość, że tracisz chłopaka, no, to jeszcze tracisz wszystkich swoich znajomych. Ja akurat się cieszyłam, że nie byłam już w tym towarzystwie, bo to było bardzo negatywne towarzystwo, więc... Nie no, ostatecznie, czy nie wiadomo, że dobrze wyszło, ale... No wiesz, na początku masz takie, że... nikt się nie zainteresował, no po prostu tak, jak się czujesz, nie? Tak, chcesz napisać, że... No jakby wiem, że już nie jesteś razem z tym. Wiesz, jest coś takiego, żeby było miło. No tak. No ale cóż, świata nie zbawisz. Ludzi nie zmienisz. Jakie głębokie. Około 5 roku nasza paczka znowu się zgrała, lecz mój kontakt z Patrykiem nieco się pogorszył. Nie miałam wówczas myśli, że chciałabym z nim być w związku. Po około 3 miesiącach zaczęliśmy chodzić razem na siłownię. Wiecie, 4 razy w tygodniu, po 4 godzinki, licząc z dojazdem pociągiem. Moje uczucia znowu lekko powróciły. Przy niemal każdym spotkaniu czułam motylki w brzuchu. Boże, motylki, motylki. On po około 2 miesiącach chodzenia wspólnie na siłownię zaczął dawać mi dziwne znaki. Pisaliśmy codziennie, ufaliśmy sobie, rozmawialiśmy o naszych problemach. W jakimś czasie powiedział mi o swoich uczuciach do mnie. Powiedziałam, że nie chcę się z niczym śpieszyć. Jednak na drugi dzień napisał mi, że przeprasza i nie chce jednak wchodzić w nic więcej z kimś z naszej paczki, bo boi się, że jakbyśmy się rozstali, rozpadnie się ona ponownie. Co przemyślał to sobie i już jednak nie chce. Jednak tak? Nie. Na drugi dzień. No ale tutaj też go tłumaczy to, że po prostu bał się, że ta ekipa znowu się rozpadnie, no nie? No ale kurde, jest to jednak... No ale... Tak samo jak związujesz się z kimś ze swojej pracy, co nie? I co? Rozstaniecie się i co? No co, masz... No niektórzy zmieniają pracę. No. Bo nie mogą patrzeć na tą osobę. No zależy też po prostu od sytuacji, tak? W jakich warunkach się tam rozstaliście, czy coś się stało takiego poważnego, czy po prostu uczucia wygasły. No ale... ale było jakieś takie powiedzenie, nie pamiętam jak to leciało, że nie, nie wiem, że tam gdzie się je, to się wie, że co chodzi, że nie... Coś z korytem, nie wiem, jakoś takie, to mi przyszło do głowy. No, że po prostu słyszałam. Tam gdzie się je, to się nie bałagani sobie, nie wiem, coś takiego było. Czyli po prostu tam, gdzie chodzimy do pracy, czy w klasie, czy właśnie w przyjaźni... Nie robimy sobie takich relacji, bo później będzie problem. Kurczę, mam na końcu języka to powiedzonko. Ja też właśnie, no. O. Dobra, nieważne. Napiszcie nam, jakie powiedzonko chodzi. Nie ukrywam, złamało mnie to troszeczkę. Kontakt się trochę urwał. Wszystko to działo się na początku grudnia. Mniej więcej w połowie grudnia wróciło dokładnie to samo, co przed naszą rozmową. Flirtowanie, rozmowy, pisanie całymi dniami i nocami. Stwierdziłam, coś mi tu nie gra i porozmawiałam z nim, o co chodzi. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie, jak pozostaniemy przyjaciółmi. Tak, dostałam 2 kosza. Kontakt znów był trochę mniej intensywny. Po upływie kolejnego miesiąca dostałam wiadomość, że nie może przestać o mnie myśleć. Zszykowało mnie to trochę, biorąc pod uwagę fakt, że był to dzień po imprezie, na której wpadłam w oko jednemu z gości. On wyczuł, mi również jak wpadł wyczuł. W oko. I spędziłam z nim większość imprezy. No. Czyli poczuł się trochę zazdrosny. Jednak no. Pies ogrodnika taki. Pies ogrodnika, no. Że sam nie weźmie, ale nie da nikomu. Też taka była.
Miałam totalny mętlik w głowie i ponownie stwierdziliśmy, że nie ma to sensu. Tym razem on dostał kosza ode mnie. No i dobrze. Dobrze. Potem nasz kontakt urwał się totalnie. Nie rozmawialiśmy ze sobą nawet na siłowni. Po jakoś 2 miesiącach coś mnie tknęło, zaczęłam dużo myśleć. Na tyle myśleć, że nie mogłam przestać myśleć o nim. Porozmawiałam z nim ponownie, jednak podczas rozmowy dowiedziałam się, że on już ma inną. Myślał o ex, lecz ona o nim nie i nic z tego nie wyszło. Okej. Okay. Po upływie pół roku nadszedł czas na wspólne wakacje z całą paczką. Wyszło tak, że byliśmy w jednym pokoju, 3 dziewczyny i 3 chłopaków. 3 ostatnie noce spaliśmy w jednym łóżku. 6 osób w jednym łóżku? Co? Nie, że ona z nim. Ona z nim. Okej, dobra. Dużo rozmawialiśmy o głupotach. Po powrocie rozmawialiśmy codziennie, pisaliśmy, nawet dużo się spotykaliśmy. Mhm. Pod koniec wakacji była duża impreza, tam niezbyt dobrze się czuł, więc siedziałam z nim na dworze, gdzie nikogo nie było. Tam mnie pocałował. Potem jeszcze chwilę siedzieliśmy, po czym wróciliśmy do towarzystwa. Porozmawiałam o tym z przyjaciółką i doradziła mi, żebym z nim porozmawiała na ten temat. Wzięłam go na bok, powiedziałam, powiedział mi, że nic nie czuje, że za bardzo się różnimy i to nie jest moje... O kur... Jezu, o cały czas po prostu jakieś takie, nie wiem... Nie no, wkurza mnie już. Coś mi się gotuje po prostu, jak to słyszę. Nie no, bo raz chcę, całuję cię tak. I później... A później nie, nie, jednak nie, bo on się boi rozpadu. Później znowu i później... Jednak nie, bo coś tam, bo myślę o innej. Później, o Jezus. Nie straszne. No. Strasznie przepraszam, Boże, w dupę sobie wstać te przeprosiny. Ciągle mówił, że mu głupio. No głupio, a jak całowałeś mnie 5 minut wcześniej, to nie było. To było zajebiście. Och... Naprawdę chcę, abyśmy dalej mieli taki kontakt jak przez wakacje. Zgodziłam się, bo naprawdę go lubiłam. Po tym siedział cichy, nie bawił się. Warto zaznaczyć, że to dusza towarzystwa. Chłopak, który jest dobrze ułożony i nie wyznaje zasady na jedną noc albo raz się żyje. Czyli nie był fuckboyem. No, chyba jednak trochę był. Skoro tak się bawi z tobą. Dalej pisaliśmy i spotykaliśmy. Po tygodniu nadszedł pierwszy dzień szkoły. Mhm. Kontakt nagle się urwał, tak z dnia na dzień zaczął być oschły. Nie wiedziałam, o co chodzi, ale jakoś to zaakceptowałam. Tak się ciągnie to do teraz. Nie mam już uczucia takiego przywiązania, jednak czasem jest między nami niezręcznie, nie mamy kontaktu jedynie na siłowni i wyjściach ze znajomymi, nie rozmawiamy praktycznie w ogóle. Przez to, że zakończyło się to w ten sposób, nie mogę się od tego odciąć i zacząć nowego rozdziału. Czuję, że na końcu nie pozostała pozostawiona kropka, mimo że nic już nie czuję, to dalej, poznając kogoś nowego, mam z tyłu głowy Patryka. Wiem, dziewczyny, że nie wchodzi się do tej samej rzeki kilka razy, ale prawda jest taka, że ja z niej nawet nie zdążyłam wyjść, gdy jej nurt porwał mnie z powrotem na sam środek. Jezu. Och, dziewczyny. Kurczę, a nie masz takiego wrażenia właśnie, że przez tą całą sytuację, jak on cię tak zwodził co chwilę, że zmęczyło cię to i on automatycznie staje się dla ciebie mniej atrakcyjny? Bo ja na przykład po takich sytuacjach miałabym tak. No. Postaraj się tak na to patrzeć, że on przez te wszystkie sytuacje, przeanalizuj sobie to wszystko, staje się dla ciebie mniej atrakcyjne, no bo ile razy można, po prostu to staje się męczące. Mnie jakby ktoś no tak, tak olewał za każdym... No tak, że niby chce, ale nie chce. Jakby wiadomo, taka niedostępność, że ktoś jest dla ciebie niedostępny i olewa cię i jest na samym początku, gdzieś tam kręci cię to. No, ale mnie później, to w ogóle nie kręci. Ale później... Jak już ktoś cię tak olewa za którymś tam razem, no to ile można? To już nie jest kręcące. To już jest takie, że no dobra, no to jakby nara. Ja mam tak, że ja potrzebuję dużo atencji. Jeżeli ktoś nie daje mi atencji od początku, tylko mnie tak no razem... No to już nie jest ciekawe dla ciebie, co nie? Są takie... No tak. Sobie innego, który no tak. mi da tą atencję. Właśnie o to chodzi, nie? Że to jest... No. To jest okej, jeżeli to jest takie... delikatne, zrobione to w sposób delikatny, a nie, że o, już mamy zajebisty kontakt, już się spoko dogadujemy, jest między nami jakaś chemia i nagle jeps. No to już jest odcięcie totalne. Tak a jak już jesteście ciebie. W jakiejś takiej relacji i on, nie wiem, nie odpisze ci przez kilka godzin albo coś tam. No nie, to jest tak wkurzające. No jest wkurzające, ale nie jest takie kręcące dla ciebie, że jest bardziej niedostępny? Nie, właśnie jak miałam tak, że ten chłopak mi nie odpisywał po 5 godzin, musiałam po prostu stawać na głowie i wymyślać takie głupoty, że udaję, że biegam. Na dłuższą metę, to bo tak, to już tak jest mnie męczące. To wkurwiało, że już miałam tak, że... A jeżeli nie, to zrobi raz, dwa razy, no to jeszcze to jest okej i to może jeszcze kręcić, ale jak no to tak, jest właśnie na dłuższą metę... Czasie, no to nie, no. Właśnie...
musisz w taki sposób na to patrzeć, moim zdaniem, że to jest bez sensu. No i mówisz tam właśnie, że nie została pozostawiona kropka, no ale trzeba się trochę przyzwyczaić też do tego, że praktycznie nigdy nie zostaje pozostawiona kropka. W takich rzeczach, no. Takich w sensie, okej, no jak jest związek czy coś takiego i zrywacie, no to okej, zakończenie, ale jak jest takie nie wiadomo co, no to to jak masz to zakończyć? W sensie zakończyliście to trzy razy, więc jakie jeszcze kropki potrzebujesz? No tak, no. Co on ma jeszcze zrobić takiego, albo ty, żebyś ty miała w bani, że to jest zakończone i mogła iść dalej. No, wydaje mi się, że myślisz o tym przez to, że to się nigdy nie wydarzyło. Że to mamy znowu coś takiego, że w idealizowałaś głowie, sobie w swojej głowie tą całą relację. Jak mogłoby być, a realnie nigdy do tego nie doszło. I za tym tęsknisz po prostu, no. Tak, jak wyjść z takiej sytuacji? Co zacząć robić? No. Nie wiem, no chyba czas, no, ale no, no co innego. No chyba czas i po prostu pojawi znowu się jakby skupienie na horyzoncie się na sobie. Inny, no tak. Zajmiesz się innym, no. No tak, no tak jest. Po prostu, no. No tak jest, no. Czas może to nie i inne jest osoby. Najbardziej healthy, ale jak chcesz zapomnieć o jednym facecie, no to po prostu zaczynasz sobie gadać z drugim, gdzie no. Jeszcze nie było tu tak naprawdę żadnej relacji między wami bardziej rozwiniętej. Musisz sobie uświadomić to, że większość tego było w twojej głowie tak naprawdę wyidealizowane i iść naprzód i poczekać i skupić się na sobie, tak jak się powinno robić. No tak, no kurde. A wy jesteście dalej w tej paczce? No jesteście dalej w tej samej paczce i chodzicie na tą samą siłownię, więc dlatego też wydaje mi się, że jest ci trudno zapomnieć, bo cały czas go gdzieś widzisz, cały czas on się gdzieś pojawia. Nie wiem, może na jakiś czas odsunąć się od właśnie, tego. Może odsunąć się na jakiś czas. Może zmienić sobie siłownię na inną. Tak. No wiadomo, że to jest takie beznadziejne, że dlaczego ty masz rezygnować, z czegoś. Ale jeżeli to ma ciebie uleczyć, no to może powinnaś zrobić to dla siebie, tak myślę. No tak, pomóc sobie i po jakimś czasie nie będzie już pewnie wywoływał w tobie tak dużych emocji, jak w tym momencie. No tak, bo przecież też nie musisz wychodzić z całą paczką. Na pewno masz jakieś 3 osoby, czy 2, którym najbardziej ufasz, z którymi najlepiej się dogadujesz, po prostu wychodź sobie z nimi, nie musisz się wychodzić wszyscy możesz razem. Się z nimi spotkać, żeby jego akurat nie było. No. No. To jest najlepsze wyjście, zacząć unikać tej osoby, żeby o niej stopniowo sobie zapomnieć. No tak, a później po pewnym czasie, jak ją zobaczysz, to nawet to te emocje będą inne, co nie? Bo na początku widzisz taką osobę, która cię zraniła, no to masz takie, wiesz, przyspieszone tętno i od razu ścisk. Poty, zimne poty i po prostu udar. A po pewnym czasie już ta osoba nie robi na tobie takiego wrażenia, co nie? Że już twoje ciało inaczej reaguje. Tym bardziej, jak jeszcze w tym czasie spotkasz jakąś inną osobę, która cię zainteresuje. No tak, to już będziesz miała coś innego do rozkminiania, będziesz się zastanawiała nad innym facetem, a on pewnie zobaczy i będzie zazdrosny. I będzie jeszcze bardziej próbował zwrócić na siebie uwagę. I wtedy ty musisz być niedostępna. Stanowcza i tak, niedostępna. No, a wtedy nie możesz się zgodzić na to. Nie możesz, bo to już będzie, który raz laska byś wtedy wchodziła? Z piąty? No, bez sensu. Czwarty albo piąty. No, to jest totalnie bez sensu. Myślę, że zostawcie to tak, jak jest, że starać się unikać po prostu kontaktu z nim, skupić się na sobie i tyle. Bo po prostu to będzie znowu to samo. Porozmawiacie, stwierdzicie obydwoje, że zostawiacie to na stopie przyjacielskiej, po pewnym czasie ta przyjaźń znowu zacznie ewoluować i po pewnym czasie, nie wiem, znowu się pocałujecie albo pójdziecie do łóżka i stwierdzicie, tak, że jednak wracać, to nie to i znowu urwiecie kontakt i znowu później przez to, że jesteście w jednej paczce, to znowu wrócicie do tych przyjacielskich relacji. No jakby to jest błędne koło. Cały czas będzie się działo to samo. No to jest totalnie bez sensu, bo po prostu się ranisz i po co sobie coś takiego robić? Po co sobie robić taką krzywdę? No tak, nie potrzebujemy tego. Tylko pozytywna energia. Slay energy. Slay energy po prostu. Przesyłamy wam. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy wam za wysłuchanie. Oczywiście możecie pisać do nas maile na adres ask@yourbesties.com i znajdziecie nas na Instagramie oraz na TikToku oraz na YouTubie, jeżeli wolicie oglądać, no to wpisujcie Besties, jesteśmy też tam, możecie nas oglądać razem ze słuchaniem. Nie wiem, czy lubicie sobie tak popatrzeć jeszcze na nas, czy nasze głosy ja lubię, także widzę kogoś i sobie słucham.
podcastów. No. Mało słucham, szczerze mówiąc. Bo lubię patrzeć też na emocje. Lubię też patrzeć na emocje. Mhm. Jak chcecie nas oglądać, to oglądajcie nas na YouTubie. I my się z wami żegnamy. Widzimy się za tydzień, w każdą środę. Pa! Buziaki!